To audycja w języku polskim na lwowskiej fali 106,7 FM Radia Niezależność. Dziś w sobota, 18 kwietnia 2015 roku. Wysłuchajmy wywiadu bardzo aktualnego w dzisiejszych czasach. Krosno, małe miasteczko w województwie podkarpackim, zasłynęło ostatnio z nowatorskiego podejścia do pomnika Armii Czerwonej. Prezydent miasta Piotr Przytocki złożył wniosek do Urzędu Ochrony Zabytków o zgodę na remont wspomnianego obelisku. Wojewoda podkarpacki wniosek wsparł dotacją w wysokości 15 tysięcy złotych. Miasto na remont dołożyło kolejne 9 tysięcy. Posłuchajmy relacji, jaką z Krosna przygotował Piotr Sobota. Pan poseł Piotr Babinec, Grupa Wyszehradzka zdemolowana, Trójkąt Weimarski również, a w Krośnie odnowiliśmy za nasze pieniądze pomnik naszych wybawicieli Armii Czerwonej. Ten pomnik okupacyjnej Armii Sowieckiej został wzniesiony w Krośnie w 1945 roku na jednoznaczne żądanie pionu politycznego Armii Sowieckiej. Według sowieckiego projektu z napisami sławiącymi bohaterów wojny ojczyźnianej, sławiącymi wielką, niezwyciężoną Armię Czerwoną, to także Sowieci wskazali miejsce lokalizowania tego pomnika, czyli w centrum miasta, w ich założeniu, żeby jak najdłużej ten pomnik tutaj symbolizował nie to, co formalnie jest w nazwie pomnika, czyli wdzięczność wyzwolicielom, tylko coś zupełnie innego, żeby był symbolem sowieckiej okupacji, sowieckiej dominacji nad Polską, w tym przypadku nad naszą małą ojczyzną, czyli nad Krosnem. Sara Luczaj, jest pani obywatelką brytyjską. Jak dawno przebywa pani w Polsce? Mieszkam tu co od 17 lat. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie zżyła się pani z kulturą polską, zna pani historię? Trudno tutaj mieszkać i nie myśleć w ogóle o historii. Rosjanie nas wyzwalali, czy raczej nas okupowali? No raczej okupowali. Jak zrozumieć fakt odnawiania pomnika żołnierzy radzieckich w centrum miasta? No nie da się dla mnie na poziom zwykłej ludzkiej tego pojąć, nie rozumiem za bardzo. Szczególnie w tej sytuacji, tym co się dzieje na Ukrainie w tej chwili, to tak mi się wydaje bardzo dziwnie. Wymuszono obowiązkowe składki od mieszkańców miasta, przede wszystkim od rzemieślników, także od zakładów przemysłowych Krosna na budowę tego pomnika. Ten symbol sowieckiej okupacji, a zarazem symbol zakłamania, fałszu, jest czymś, co jest na pewno tak wrogim Polsce i Krosnu symbolem, że gdy tylko to stało się możliwe, czyli po upadku władzy komunistycznej, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, powinien być usunięty z Krosna, a nie odnawiany czy pielęgnowany. Nieopodal w Nowym Sączu podjęto decyzję o ekshumacji żołnierzy radzieckich na wiosnę 2015 roku i rozbiórki pomnika, a tutaj miasto i województwo wydało dość znaczną kwotę, którą można by rzeczywiście przeznaczyć na ekshumację. Tak, no to jest kuriozum, że nie zmierza się w kierunku takim, który byłby zgodny z odczuciami Polaków. Płacę podatki tutaj. Właśnie jestem bardzo niezadowolony, że w ogóle podatki na pomniki są wydawane. Przynajmniej w Polsce, tutaj na Podkarpaciu, gdzie mi się wydaje, że są ważniejsze sprawy. Też wcale nie jest to żadne uczczenie żołnierza, jeżeli jest pochowany pod murem w centrum miasta, byle jak. A pochówki w centrum miasta, to zresztą już pod koniec XVIII wieku były zakazywane, też ze względów higienicznych. Plan był taki, żeby wszystkich żołnierzy radzieckich poległych w Krośnie przenieść na cmentarz dukielski, cmentarz wojenny. I tutaj dowódca Armii Czerwonej podjął decyzję, żeby część tych żołnierzy pozostawić. Młodzież wykazała się dużym hartem ducha, bo pod okupacją sowiecką dopuściła się próby wysadzenia tego pomnika. Tak, miało to miejsce nawet już w listopadzie 1945 roku, czyli tuż po wzniesieniu tego strasznego sowieckiego obelisku. Czwórka młodych uczniów krośnieńskiego liceum przeprowadziła próbę wysadzenia pomnika za pomocą miny przeciwczołgowej. Niestety ta mina została założona powierzchownie. To wynika właśnie, tutaj wejdę panu w słowo, z konstrukcji pomnika, który no, nie posiada żadnych szczelin. Jest dość idealnie zrobiony przez krośnieńskiego rzemieślnika. No tak, ale przypomnę, że nie jest to autorski plan, tylko plany były sowieckie. Sowieci dobrze przewidywali, że trzeba go zbudować w taki sposób, żeby był trudny do rozerwania, zniszczenia, żeby to była taka jednolita, mocna bryła i jeszcze z dużą częścią w podziemiu, solidnie umocowanym. Tak pewnie, żeby trudno było go jakoś tam podkopać, czy w jakiś inny sposób go naruszyć. No i ta mina nałożona na wierzchu doprowadziła co prawda do zniszczenia szyb w okolicznych budynkach, co także jest poświadczone chociażby poprzez kronikę klasztoru ojców kapucynów w Krośnie. A
pomnik naruszyła tylko w nieznacznym stopniu, co spotkało się ze smutkiem wówczas wielu mieszkańców Krosna. Ale ta próba wysadzenia pomnika przez młodzież krośnieńską świadczy o tym, że od razu w 1945 roku krośnianie protestowali i próbowali ten pomnik sowiecki z przestrzeni publicznej w Krośnie usunąć. Gdyby pani opowiedziała tą historię w Wielkiej Brytanii, jakie mogą być reakcje pani znajomych? No właśnie zobaczę, za tydzień tam pojadę i o tym będę opowiadała. Myślę, że jak oni oglądają wiadomości w tej chwili, jeszcze żołnierze chyba na Ukrainie z Anglii latują, to myślę, że oni będą zdziwione tak mocno. To nie była jedyna próba wysadzenia tego pomnika. Były jeszcze później różne przymiarki, ale nie doszło już do takiego spektakularnego działania. Znam nawet sprawy z drugiej połowy lat 80., kiedy też jeszcze były prowadzone przez taką konspirację młodzieżową krośnieńską pewne przygotowania, pewne badania tego obiektu, czy można byłoby coś z nim zrobić. Teraz pani jest w mieście, gdzie jest taki pomnik. I dokładnie tego chciałam wyrazić, taki po prostu zupełnie brak zrozumienia tej sytuacji. No w tym momencie Rosja pod Putinem to stwarza zagrożenie dla całego świata. Pod jednym względem można byłoby ewentualnie zrozumieć jakieś takie działania zabezpieczające czy odnawiające ten obiekt, gdyby zamysłem tych, którzy zlecali odnowienie pomnika, było jego wykopanie, odnowienie, ładne zabezpieczenie, ładne opakowanie i oddanie właścicielom, by gdzieś tam za Uralem go zamontowali. To jest bardzo niedobry sygnał dla ludzi, którzy widzą ten obiekt, że doprowadza się do jego odnowienia, czy mówienie, że to jest świadek historii, świadek przeszłości, no jest absurdalne, bo w takim razie to powinniśmy obok postawić też jakieś symbole armii niemieckiej. Z takich jeszcze ciekawostek dodajmy, że grupa młodych ludzi, która chciała uczcić Dzień Niepodległości 11 listopada wysadzając pomnik, w 2007 roku przyznała się do tego czynu na specjalnej konferencji naukowej w Krośnieńskiej Szkole Zawodowej Wyższej w PWSZ-cie. Tak, to ciekawa rzecz, że ta czwórka młodych krośnian po pierwsze uniknęła komunistycznych represji, a po drugie udało się tym ludziom szczęśliwie dożyć wieku słusznego, przypomnieć tą historię krośnianom. Nie mam nic przeciwko zwykłym żołnierzy, którzy tutaj zginęli, ale to jest całkowicie inna sprawa, co tutaj jest wymiar po prostu symboliczny. Komuniści jako ludzie, którzy byli zdrajcami, którzy działali przeciwko niepodległości Polski, no to niestety podtrzymywali takie obiekty. Trudno komentować decyzję podkarpackich samorządowców. Może wymienią tych, co pomnik w Krośnie chcieli wysadzić, a byli to Ryszard Sługucki, jego ojciec był odznaczony orderem Virtuti Militari za obronę Warszawy przed Rosjanami w 1920 roku. Syn był dziennikarzem Polskiego Radia, odznaczony